Witam wszystkich Złotowian. Tak jak moi poprzednicy, urodziłem się w Złotowie, mieszkam tutaj. Po studiach wróciłem do tego miasta, bo je lubię. Miałem możliwość zostać w innych obszarach kraju, może za granicą, ale postanowiłem tutaj prowadzić swoją działalność i tutaj nabierać doświadczenia, pracować z tymi ludźmi, których znam. To pytanie, dlaczego kandyduję, jak zawsze jest trudne, ale chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że lubię to miasto, to chciałbym, żeby było jeszcze lepsze i chciałbym mieć na nie wpływ. No i to chyba była jedyna droga, żeby tak zrobić. Zdecydowałem się, chociaż tak jak dla Mietka nie była to taka prosta decyzja, bo tak jak moi koledzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wszyscy wiemy, że jest to obarczenie dodatkowym czasem, ale z drugiej strony mam doświadczenie, mam determinację, znam okolice i wiem, co chciałbym zrobić. Zależy mi na tym, żeby ten teren, na którym mieszkam, czyli moje osiedle wokół Jeziora Zalewskiego, miało fajne miejsce do odpoczynku i chciałbym, żeby ta plaża, która już tam jest od lat, na której się bawiłem jako dziecko, była wreszcie plażą dostępną dla nas wszystkich, gdzie można pójść z dziećmi, zjeść lody, wypić kawę i zrobić coś fajnego. Może popływać łódką, to zresztą bardzo lubię. To wszystko jest częścią takiego naszego życia po pracy, ale musimy oczywiście w jakiś sposób to sfinansować, dlatego uważam jako przedsiębiorca, że jednej rzeczy nam w mieście brakuje. Brakuje nam jakiejś organizacji, która wspierałaby i zbierała przedsiębiorców i tym chciałbym się zająć. To jest dobry pomysł do tego, żeby zebrać nas, wszystkich tutaj, którzy prowadzą biznes, w taki sposób, żebyśmy się razem wspierali, żebyśmy korzystali z własnego doświadczenia, kontaktów i mogli robić jakieś większe rzeczy. I mam nadzieję, że wtedy ci młodzi ludzie, którzy są, i mam nadzieję, że tu gdzieś moje dzieci widać, tak są, nie będą wyjeżdżać i zostaną, będą wiedziały, że to miasto się rozwija i będzie po co tu mieszkać. I ci młodzi, którzy będą chcieli rozpoczynać swoją działalność gospodarczą, będą mieli w nas, tych starszych, już trochę wtedy oparcie. No liczę, że wspólnie z wami wszystkimi to nam się uda. Dziękuję.